4 punkty zdrowia mamy na 6. Całkiem spoko. Zobaczymy, ile będziemy mieli ogólnie tych punktów zdrowia, bo chyba tam można mieć 10 czy coś, tak mi się wydaje, bo tam, żeby zdobyć te 10, to trzeba w głównej mierze robić te sny całe. Nie wiem, mogę zrobić wszystkie w sumie te sny Daxtera, bo czemu by nie. Ja nie mam nic jakby sobie do zarzucenia i nie mam z tym żadnego problemu, tylko zobaczymy, jak późniejsze będą trudne, bo jeżeli późniejsze będą ekstremalnie trudne, a warto przypomnieć, że ja do końca nie pamiętam, jak się gra w Daxtera. Ja teraz tak bardzo gram z pamięci, co sam mniej więcej ćwiczyłem. To może być ciekawie. Jaka muzyka, kurde, ja pierdzielę, jakby tu jakiś melodramat miał być zaraz. Dobra, orb zebrany. Nie, wiecie, ja bym mógł go olać, mógłbym sobie powiedzieć, a dobra, wrócę tu sobie, kiedy idzie i tak dalej, ale jak są przy okazji te orby, to mi aż wstyd jest celowo je omijać, nie? O nie! Kurde, no znowu to samo, za daleko, kurde, polazłem, ja pierdzielę. Ale jeżeli jesteście ciekawi, to tutaj ostatni raz sobie ćwiczyłem, więc to, co teraz będzie dalej robione, to będzie kompletnie na ślepo. Chociaż nie, ostatnio jak wczoraj albo przedwczoraj sobie grałem w Daxtera, to doszedłem do portu Haven City. I jego sobie dzisiaj też zrobimy. Możliwe, że nawet właśnie dzisiaj sobie zrobiłem ten port. I może jak starczy czasu, to coś po porcie Haven City. O, siema. Okej. I tutaj nic nie ma. Możemy iść dalej. No to już mamy połowę tych orbów zebranych. 31. Nawet ponad połowę bym mógł powiedzieć, bym mógł rzec. Ale mimo co dalej jestem przy swoim i trochę nie lubię dźwięku nowych tych precursor orbów. W sensie wolałem jakby to, co mieliśmy w Jacku jedynce, ewentualnie w dwójce i trójce. No ale dobra, no PSP to jest jednak malutka konsolka z ograniczonym miejscem, więc staram się to też zrozumieć. Ale tu już nie mamy żadnych tych orbów. Okej, okay, ładnie żeśmy na prosto wlecieli. Tego nie mogę powiedzieć, że nie. Oj, to jest teraz ta lokacja. Oj, 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 oj. Znaczy to jeszcze jest w sumie w miarę łatwe, ale tu zaraz będzie siedział kokos. Z tego co pamiętam, jak se ćwiczyłem. Czy może to jeszcze nie tutaj? O! Tutaj mamy orba. Jak mógłbym go pominąć? Tam w ogóle coś było? Nie, nie widziałem nic. Czasami lepiej, wiecie, tak się, nie wiem, chociaż troszeczkę cofnąć, bo wtedy macie tą pewność, że jednak nic nie pominęliście. Tak, ja na przykład nie lubię bardzo pomijać. O. I co ja tam chciałem powiedzieć? Zapomniałem już w sumie. O, tutaj mamy coś. W sumie tak sobie wezmę słuchawkę w razie co. A widzicie, 45. Mamy już ten, znowu jakiś nowy item odblokowany. W sensie no, nowy. Klateczkę zebraną, tą taką jako dodatkowy item.
O, 32. Teraz tutaj będziemy musieli dostać się przez to. Przez to. Ohoho. O, już ogarnięte, widzicie? Pamiętam, jak ja teraz sobie ćwiczyłem, jak z tym miałem problem, nie? Hit nad hitem był i ile tutaj faili było. Okej. Czekajcie, coś tu widziałem? Nie, dobra. Wydawało mi się, że tam u góry był jakiś orb czy coś. To na razie mamy wszystko w porządku zrobione. Nie mamy tutaj nic do narzekania. 40. No, to kurde ładny, pokaźny wynik już jest. No to już niekoniecznie było dobre. To już niekoniecznie było dobre, ale przynajmniej tutaj mamy checkpoint, więc easy man. No, w końcu go kurde zabiłem, a. Dobra, jednak apteczka została odratowana. Już przez chwilę myślałem, że ona sobie tam się spali w fioletowym Ico. Tu mamy jeszcze orb. Tu już nam brakuje tylko 10. Okej. Pięćdziesiąt jeden, 52. Tutaj na dole nic nie ma. Okej, 54, czyli nam brakuje teraz 6 orbów. Z tego co widzę. Nie ma nigdzie dalej wyżej przejścia? Nie, nie ma. Wiecie, ja wolę też sobie tak seksplorować, bo ja wiem, że mogłem coś pominąć, jak sobie ćwiczyłem, więc... Dlatego wolę tak sobie popatrzeć, czy czasem, aby na pewno wszystko mamy wyczyszczone. Tu na 100% nic nie ma. Trochę lipa z tym wyszła, nie powiem, że nie.
Nie lubię strasznie tej sekcji tutaj, bo te całe ścianki spychające, no kurde, tak celowo to robią, nie? Że to jest hit, nie? Tego właśnie bardzo tutaj nie lubię. Więc niech one się ogarną, za przeproszeniem. O, teraz się udało. O, tutaj jest orb. 55. 56. I nic tu nie ma? Aha. Dobra, tu już... What's this? Hey, little fella. Are you lost? I'll get us off this rusty boat. Don't worry, a little, thorax, or whatever it is. You know, I've always wanted my very own sidekick. From now on, I'll call you... Kick. I wonder if you're a boy or a girl. Let me see. So small, it's hard to tell. Hey! Did you just raise your leg? Ew! Bad kick! Bad! From now on, only on the grass, okay? Yuck! All right, let's get out of here. No okej, nie wiem co to dokładnie było, ale spoko. Spoko, nie wiem, co to jakaś taka mała muszka, czy co to było w ogóle? Ale dobra, czas na jedną z minigierek, która trochę mnie ostatnio triggerowała nieziemsko. Więc tutaj po prostu będziemy musieli odpowiednie symbole ogarniać tą oto właśnie muszką. I na przykład jak będzie najeżdżało to na trójkąt, no to wiadomo, trzeba odpalić ten trójkąt albo X. No to zależy na jakie ten. To na razie jest jeszcze w miarę proste, ale tu się zaraz zacznie Armagedon. Ta runda jeszcze jest jako tak mówimy, w miarę prosta. A, jak wcześniej wciśniecie X, jak się coś nie pojawi, to wtedy od razu mission failed z automatu, więc miejcie to na uwadze. Dobra, teraz czas na rundę drugą. Tego będzie, wiadomo, coraz więcej. Z rundy na rundę będzie coraz ciężej, bo tego po prostu będzie coraz więcej wyłazić, więc musicie też brać to pod uwagę. A już sam nawet nie wiem, gdzie ja mam tu lecieć, bo... Mówię, to wszystko tak obok siebie leci. Masakra. Na razie idzie dobrze teraz. Co prawda był jeden fail, ale jest na razie dobrze. Dobra, teraz to pierwsze. Kółko. Trójkąt. Kwadrat. X. Kółko. Kwadrat. Trójkąt. Thank you.
No, udało się. W końcu. Masakra. W ogóle tutaj coś jest? A, to jest ta sekwencja. Dobra, ja tutaj zaraz oczywiście zginę. Tutaj w ogóle nic nie ma, te drzwi się w ogóle tobie nigdy nie otworzą, tak więc... chyba, że się otworzą, jak będziesz miał nową jakąś umiejkę, ale tak to na razie tylko te się drzwi otwierają. Bo obecnie... jesteśmy jeszcze na tankerze 1. Aczkolwiek, zaraz to się zmieni. I zaraz po prostu będziemy w nowej lokacji, która nazywa się... Cityport. Albo Haven Cityport. Tak właśnie się prezentuje druga część Haven City. W ogóle ten port... O! Chyba jakąś cutscenkę pominąłem, nie mam pojęcia. Jak ją pominąłem, to najwyżej się wklei ją potem. Ale jak widzicie, możemy teraz sobie zmieniać. Z tego na przykład zwykłego naszego standardowego miotacza zielonym czymś na miotacz ognia. Całkiem spoko.